Informacje TOK FM. 16.40, Elżbieta Mazur, zapraszam. Debata nad decyzją o wysłaniu żołnierzy do walki z tak zwanym państwem islamskim nie jest konieczna, mówi w Sejmie wiceszef Ministerstwa Obrony Tomasz Szatkowski. Wiceszef resortu podkreślał, że to misja szkoleniowa, a decyzję o zaangażowaniu polskich żołnierzy poprzedziły analizy oraz spotkania z cywilnymi i wojskowymi służbami specjalnymi. No. Wyjście oznacza wyjście, mówi szef Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker ostrzega Brytyjczyków, że nie będzie żadnych nowych negocjacji z Londynem o byciu Wielkiej Brytanii we wspólnocie. Brytyjskie referendum już jutro. Dużo ważnych międzynarodowych tematów dziś, bo dziś także wizyta premier Szydło w Berlinie. Już za chwilę w programie Co się stało? Gościem Macieja Zakrockiego będzie Andrzej Olechowski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce wyjaśnień od Polsatu w sprawie Euro 2016. Urzędnicy zostali zasypani skargami od kibiców. Chodzi głównie o jakość sygnału i o wyłączenie niemieckich dotychczas ogólnodostępnych kanałów, które transmitowały mecze Euro. Aktor Russell Crowe, dobrze, no to możesz później przyjechać. Polakom na no. Euro wczoraj docenił bramkę Błaszczykowskiego, a wcześniej świetną grę Polaków z Irlandią Północną i Niemcami. PZPN dziękuję za doping i zaprasza aktora na mecz Polska-Szwajcaria, mówi rzecznik Związku Jakub Kwiatkowski. Na pewno jest to miłe, kiedy takie znane osobistości kibicują naszej drużynie. To pokazuje, że gramy chyba ciekawy futbol, który się podoba za granicą. No i faktycznie Russell Crowe, tak, znany aktor. Ale my co, po prostu powiedzieliśmy mu, że cieszymy się, dziękujemy za wsparcie. Czy nie chciałby przyjechać na mecz? Aktor dobrze, nie odpowiedział na zaproszenie. Kolejne no. informacje. A ma swoje rzeczy wszystkie przy sobie? Pogoda. Nocą przelotny deszcz i burze w Bieszczadach, a poza tym w pogodzie spokojnie. Na termometrach tej nocy do 18 stopni. Jutro jeszcze więcej słońca, ale jeszcze dzieciuchy? Większy upał. W wielu miejscach 30-31 stopni. To co, przyjedzie radio zaraz? TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. No. No. A to nie najważniejsze. No dobrze, no to czekam. Co się stało? No. Maciej Zakrocki, dzień dobry. Dziś gościem audycji Co się stało jest pan Andrzej Olechowski, polityk, ekonomista. Witam. Dzień dobry. Russell Crowe wspiera polską drużynę. Pan też jest uniesiony tym historycznym sukcesem? No, nie ma wątpliwości, że historyczny, więc czekam na dalsze. No dobrze, czy taki dobry nastrój ma pan również w ocenie innych polskich sukcesów? Pytam w tym momencie już o poważne sprawy, politykę zagraniczną, relacje Polska-Niemcy. 25. rocznica podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie jest okazją zarówno do kontaktów na szczeblu prezydenckim, co miało miejsce w ubiegłym tygodniu, dzisiaj pani premier jest w Berlinie. No i oczywiście te oficjalne komunikaty wszystkie pokazują, że są dobre relacje, Polska jest świetnym partnerem dla Niemców i odwrotnie, mamy fantastyczne wyniki w wymianie gospodarczej, no, mówiąc krótko, jest dobrze. To oczywiście nasz najważniejszy partner. Zawsze historycznie, od wieków, Polacy żyli z eksportu swoich towarów i siły roboczej do Niemiec. W Niemczech się źle dzieje, to u nas się też źle dzieje. Nawet kiedyś zaglądałem do rocznika statystycznego, takiego długoterminowego, więc poza 38 rokiem, czyli tuż przed wojną i w okresie komunizmu, gdzie tam nie zliczano NRD z RFN-em i pewnie było mniejsze to wszystko niż ze Związkiem Radzieckim, to zawsze mniej więcej między 1/4, 1/3 naszych towarów szła do Niemiec i plus jeszcze właśnie sprzedaż naszej pracy. Więc to są niesłychanie ważne stosunki. Była obawa, że mogą zostać poważnie popsute przez PiS, który dość instynktownie jest antyniemiecki. Także no, taki ma odruch, jak prawda, w kolano uderzyć, to jak coś, to jest antyniemiecki. Na początku też mi się wydawało, nie było fajnie, bo było parę odzywek zupełnie niestosownych. Łącznie z tym, że jak jakiś komisarz coś krytycznie się wypowiedział, no to mówią, no tak, bo Niemiec. Prawda? To jest takie rasistowskie de facto. Ale mam wrażenie, że od pewnego czasu jest stonowanie, że może, tak jak dzisiaj chyba widziałem jakiś komunikat agencji France Press, powiedziała, że
że premier Szydło jest niewygodnym partnerem dla Niemiec. Ale niewygodny znaczy niezręczny, nieporęczny. To nie znaczy zły, tylko że trzeba inaczej z nim rozmawiać, nie w sposób, jaki byliśmy przyzwyczajeni. I taka pewnie jest dzisiaj relacja, ale obie strony zdają sobie sprawę, że to jest relacja strategicznie ważna dla nich. No w tych kluczowych sprawach oczywiście w ostatnich miesiącach wiadomo było, że trochę się różnimy w kwestii chociażby tego kryzysu uchodźczego, czy związanego z uchodźcami, ale też jest parę starych spraw, które ciągle wracają i chciałem pana zapytać, czy sądzi pan, że rzeczywiście powrót czy kontynuacja tych rozmów z Niemcami, o czym mówi między innymi dzisiaj pan wiceminister Konrad Szymański, a więc kwestia praw Polaków w Niemczech, czy to jest coś, co znaczy z jednej strony ja rozumiem polskie władze wszelkie, tak, że trzeba też i powiedzieć tu Polakom w kraju, że my martwimy się czy troszczymy o prawa Polaków w Niemczech, ale czy to jest rzeczywiście z punktu widzenia formalnego nawet i prawnego, rzeczywiście rzecz, którą jest sens dalej ciągnąć, bo Niemcy jak wiadomo tego nie chcą podejmować. Moim zdaniem nie. Jak ja byłem ministrem spraw zagranicznych, ta sprawa też stawała. Myśmy się nad tym zastanawiali. To nie jest mniejszość polska żyjąca w Niemczech od dawna, czy historyczna jakaś wspólnota. To są ludzie, którzy wyjechali tam za pracą, tak samo jak do Wielkiej Brytanii, do Irlandii. Ja rozumiem, że oni mogą zabiegać tam o jakieś specjalne dla siebie przywileje czy urządzenia socjalne. Nauka języka w szkołach i tak dalej. No ale na zasadzie takie jak wszyscy inni cudzoziemcy, a nie posługując się logiką mniejszości, która jest mniejszością narodową w kraju wielonarodowym. Wydaje się, że obóz rządzący, zrozumiejąc potrzebę poprawy oceny swojej działalności w Polsce i na arenie międzynarodowej, właśnie trochę zmienia akcenty. Oto dzisiaj dowiedzieliśmy się, że grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym posłowie do Parlamentu Krajowego, jak i Parlamentu Europejskiego, spotkali się z senatorem McCainem, o którym żeśmy w ostatnich miesiącach wielokrotnie mówili, że jest bardzo krytyczny, podpisywał się pod tym listem trzech i tak dalej. Co prawda komunikaty dzisiaj z tego spotkania są takie, że tak jakby w ogóle nie poruszano kwestii spraw wewnętrznych. Raczej tak jak relacjonują uczestnicy tych spotkań, pan Tomasz Poręba, poseł do Parlamentu Europejskiego, czy pan Ryszard Legutko, głównie koncentrowano się na problematyce NATO, utrzymania sankcji wobec Rosji i tych wszystkich przygotowań do szczytu, wzmocnienia wschodniej flanki i tak dalej. No znowuż, no to chyba dobrze, że politycy obozu rządzącego mniej może krytykują krytyków, a po prostu z nimi rozmawiają. Na pewno, bo wtedy przypomnę, że on został posłany na drzewo po prostu, prawda? Ale, no ale to i tak nic nie zmienia, dlatego że można sobie porozmawiać, ale póki się nie wyjaśniło, w jaki ludzki sposób można nie zaprzysiąc trzech sędziów i nie publikować wyroku Sądu Najwyższego, to te dwie rzeczy senator McCain zna, na pytanie trzeba odpowiedzieć, nie, to się nie zdarzyło, no to troska senatora McCaina, przyjaciela Polaków. I pozostaje nadal aktualna i tutaj poza miłą rozmową nic nie wynika z tego. Posłowie dzisiaj w Sejmie naszym wysłuchali, czy mają wysłuchać, bo nie wiem, czy to się już odbyło, takiej depeszy nie widziałem, informacji rządu w sprawie zaangażowania w misje wojskowe. No i oczywiście główny kontekst to jest ta ostatnia decyzja, która wiąże się z wysłaniem do Kuwejtu grupy 150 żołnierzy, pracowników wojska, czterech myśliwców F-16. Czy panu bliższa jest ta argumentacja polityków Platformy, że to błąd, że tak nie powinno się robić, że odbyło się to bez żadnej debaty w Polsce, że wreszcie jest to ściąganie na Polaków zagrożenia? Czy może bliższa panu jest stanowisko Nowoczesnej, że robienie w tej chwili awantury w tej sprawie, próby odwołania ministra obrony narodowej przed szczytem jest nieodpowiedzialne? To nawet nie chodzi o to, w którym momencie, tylko czy merytorycznie ta decyzja jest uzasadniona. Dlatego nie wiem. Argument, który słyszałem, jest taki, że my jesteśmy wystarczająco zaangażowani w misje wspólne NATO czy zachodnie, będąc w Afganistanie, tu czy tam.
Nie wiem, czy tak jest. Jeśli nie jest tak, to uważam, że powinniśmy uczestniczyć oczywiście w tej walce, w tym froncie wspólnym przeciwko kalifatowi, bo to jest nasza wspólna sprawa, nie ma o czym dyskutować. No ale też mam nadzieję, że to w jakiś sposób jednakże trafi do prezydenta i trafi do naszych polityków, że robienie w czasie kampanii takich populistycznych zapowiedzi, że prawda, ja człowiek niezłomny na pewno nie wyślę żadnego żołnierza polskiego za granicę, to się po prostu nie robi, bo tego się nie daje utrzymać w przypadku państwa, które ma być aktywnym członkiem sojuszu wojskowego, prawda? To takie bzdury. Już wcześniej też prezydent Komorowski takie dziwaczne też wydawał z siebie niestety oświadczenia, więc to jest taka próba grania na opinii publicznej i zdobywania jakichś punktów partyjnych. Prawda jest taka, że jak się uczestniczy i chce się aktywnie uczestniczyć w sojuszu wojskowym, to trzeba uczestniczyć w misjach, które ten sojusz podejmuje. Koniec, kropka. To koniec, kropka, przynajmniej w tej sprawie. Czy już jest pan spokojny o wynik referendum brytyjskiego? Rzeczywiście jeszcze, nie wiem, 10 dni, 2 tygodnie temu wyraźnie w sondażach prowadzili zwolennicy wyjścia. Dzisiaj wydaje się, że jest odwrotnie. Nawet można by powiedzieć, że jakieś takie uspokojenie nastąpiło trochę w mediach, jeśli chodzi o ten lęk przed wyjściem Brytanii z Unii. No, spokojny to nie jestem. Jestem uspokojony trochę. To jest, jak pan sobie doskonale zdaje sprawę, to jest wydarzenie o takim znaczeniu, jak mówimy, epokowym. No, gdyby wyszli, to mnie się wydaje, że wtedy naprawdę realna staje się groźba rozpadu Unii Europejskiej. Jak nie wyjdą, Unia też nie będzie taka sama jak przedtem. Też przed nami staną naprawdę bardzo trudne dylematy i wszystkie będą trudne do rozstrzygnięcia w dzisiejszym kontekście naszym politycznym, kiedy mamy u władzy eurosceptyków, więc może się to skończyć fatalnie dla Polski. No ale w każdym razie nie ma takiej, odsuwa się perspektywa, czy spada prawdopodobieństwo rozpadu Unii Europejskiej. Doktor Marcin Kędzierski, dyrektor programowy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, mówi troszkę podobnie jak pan w tej drugiej części odpowiedzi, że niezależnie od wyników czwartkowego referendum w Wielkiej Brytanii, losy procesu integracji europejskiej w dotychczasowym kształcie są najprawdopodobniej policzone. Należy się spodziewać, że pojawią się kolejne państwa, które będą chciały specjalnego statusu członkowskiego w Unii Europejskiej. I dodaje, Polska jest, tak on twierdzi, kluczowym graczem, który ma wpływ na kierunek zmian we wspólnocie. Jak to zrobić? Warunkiem jest umocnienie wewnętrzne państwa, innowacyjny skok polskiej gospodarki i zbudowanie wewnątrz Unii silnej koalicji państw Europy Środkowej, które będą podzielać naszą wizję rozwoju Unii. Nowa wizja Unii powinna wypłynąć z Warszawy. Ja nie podzielam tej opinii, że my tu jesteśmy kluczowym graczem. Możemy być kluczowym graczem, gdybyśmy mieli wesprzeć rozpad Unii Europejskiej. To prawda. Narasta w tej chwili taka ewidentne rozróżnienie między Europą a Europą Środkową. Nie Europą Zachodnią, bo tamta to jest Europa, tak? Ludzie przynajmniej to rozumieją. I coraz częściej się mówi Europejczycy i Europejczycy Środkowi razem coś tam zdecydowali. Prawdopodobieństwo sojuszu pogłębionego Europy Środkowej to jest bzdura. Tu są kompletnie różne interesy. Nie ma mowy o tym, żeby te państwa razem występowały, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej. Węgrzy są dużo bardziej zachodnimi ludźmi niż Polacy i nie zdecydują się. Czesi tak samo. Zostawmy to. Zakładając, że nie wyjdą, prawda? To stanie przed nami tak naprawdę różne scenariusze, ale idące od tego, że pójdziemy, że tak powiem, brytyjskim torem. Zresztą bym oczekiwał, że premier Cameron po tym, co będzie ostatecznie zwycięstwem, no też zwycięskim wyjściem z głupiego błędu, moim zdaniem, no ale zwycięskim mandatem do pokazania przywództwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, bo on dużo na ten temat mówił, zapewne wyjdzie z jakąś inicjatywą. Ta inicjatywa będzie szła w tym nurcie jak ministra Waszczykowskiego, też takiego rozmywania Unii. To nie jest kierunek, który by chciały zaakceptować kraje trzon Europy
kraje euro generalnie. W związku z tym będą musiały się temu jakoś przeciwstawić i zapewne pojawi się inicjatywa zacieśnienia integracji. I do tego zacieśnienia będzie zaproszenie i to troszkę tak na zasadzie, panowie macie 48 godzin, no i pociąg odjeżdża, więc przy takim podejściu, prawda, że my tu blokiem z Europą Środkową, nowy kierunek nadamy Unii Europejskiej i tak dalej, źle to widzę. No ale czy z drugiej strony, nie chcę odwoływać się do czasów zupełnie odległych, no ale w historii stosunków międzynarodowych funkcjonuje coś takiego jak plan Rapackiego, tak? Czyli innymi słowy, nie sądzi pan, że może byłoby dobrze, żeby jednak Polska nie tylko patrzyła, tak jak kiedyś Radek Sikorski mówił, że oczekuje niemieckiego przywództwa, tylko żebyśmy może rzeczywiście położyli na stole. Miejsce na to jest. Po co sięgać aż do planu Rapackiego? Proszę sobie przypomnieć berlińskie przemówienie ministra Sikorskiego, które zrobiło duże wrażenie w Europie, prawda? Jako takie dopingujące Niemców. Ale właśnie tym powiedział, że on oczekuje niemieckiej aktywności, niemieckiego przywództwa. A może powinniśmy coś sami zaproponować? Owszem, ale sami oczywiście możemy zaproponować, tylko musimy mieć do tego sojuszników, prawda? Wśród zwłaszcza tych krajów i tych historycznie wiodących, kluczowych krajów. Więc minister przecież proponował coś polskiego, ale razem z Niemcami, prawda? To była polska propozycja z Niemcami. To dzisiaj jest mało prawdopodobne. Nie w tym kierunku idzie polska polityka. Polska polityka, co wyraźnie zostało powiedziane w ekspoze ministra Waszczykowskiego i słyszymy, jest podkreślane cały czas, Polska uważa, że nie należy awansować dalej integracji europejskiej. Polska uważa, że należy cofnąć się do poziomu wspólnego rynku, prawda? Czyli, jak mówię, to jest absolutnie sprzeczne z tą grupą założycieli. Proszę sobie wyobrazić też taką sytuację. Tam będą wybory we Francji i w Niemczech w przyszłym roku, prawda? Przeciwnikami są eurosceptycy. Jak pan sobie wyobraża? Czy dzisiejsi prezydent Hollande, kanclerz Merkel raczej pójdą w kierunku tych eurosceptyków, czy raczej postawią na konflikt z nimi i przedstawią się jako ci, którzy mogą zapewnić, że Francja, Niemcy pozostaną w Unii i tak dalej? No w każdym razie na pewno ciekawe czasy przed Unią Europejską. Ale nie fajnie ciekawe. Trzymamy kciuki za wynik referendum. Bardzo dziękuję. Andrzej Olechowski był gościem. Dziękuję. Co się stało? Za chwilę informacje po nich magazyn reporterów i Bartosz Dąbrowski. Co się stało? Pierwsze spojrzenie na gospodarkę. Pierwsze analizy i prognozy rynku. Pierwszy przegląd prasy gospodarczej. Po prostu pierwszy program gospodarczy w radiu TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 6:40. Reklama. Nadaj tym wakacjom naprawdę ekscytujący bieg. Przełam rutynę z nowoczesnym i dynamicznym BMW z serii 1 City Break Edition. Teraz z automatyczną skrzynią biegów w cenie. Już za 1170 zł brutto miesięcznie BMW Comfort Lease. Także dla klientów indywidualnych. Już dziś umów się na jazdę próbną u swojego dealera BMW. BMW. Radość z jazdy. Kryminalne lato z tygodnikiem Polityka. Mistrzowie skandynawskiego kryminału na wakacje. Lekberg, Nesser, Mark Lund i inni. Co tydzień w kioskach nowa książka. W tym tygodniu Kamila Lekberg i Pogromca Lwów. Tylko z tygodnikiem Polityka. Zakochaj się we włoskich smakach. Spróbuj ponad 100 oryginalnych produktów prosto z Włoch. A teraz w Lidlu. Różnorodne włoskie makarony już od 2,99 za opakowanie. Soczyste włoskie pomidory krojone z ziołami w puszce już za 2,29. Od imigrantów to główny wątek narracji zwolenników Brexitu. Referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej już jutro, już za chwilę. Kolejna korespondencja naszego wysłannika na wyspy. W tej części programu także dramatyczna sytuacja mieszkańców wsi na Lubelszczyźnie, przez które przeszła trąba powietrzna. W magazynie reporterów spróbujemy też podsumować pierwszą fazę uruchamiania programu 500+. Godziny szczytu.
Ograniczenie migracji to bez wątpienia temat numer jeden kończącej się kampanii przed jutrzejszym referendum w Wielkiej Brytanii. Zwolennicy wyjścia z Unii Europejskiej przekonują, że tylko Brexit umożliwi władzom w Londynie zamknięcie granic dla kolejnych Czechów, Litwinów, Rumunów czy Polaków. Sami migranci z kolei, którzy już na wyspach mieszkają i pracują, czekają na wynik plebiscytu z wielkim niepokojem. Nasz reporter Dionis Sturis jest w Londynie. Powiedz, migranci to faktyczny problem, czy może raczej kozioł ofiarny w tej burzliwej i emocjonalnej kampanii przed referendum? No, zależy dla kogo. Jodie, ciekawa świata emerytka z Londynu, twierdzi tak. I don't find that a problem. Dla mnie to nie jest problem, to czysty zysk. Imigranci to młodzi, światli ludzie, ubogacają nasz kraj. They always bring better things. Sporo rodaków Jodie ma jednak odmienne zdanie, uważają, że 2,5 miliona imigrantów z krajów Unii, w tym 850 tysięcy Polaków, to kłopot. Zabierają pracę, zaniżają pensje, żerują na zasiłkach. Tymczasem fakty są inne, tłumaczyła mi profesor Katrin Barnard z Uniwersytetu w Cambridge. Migrant workers coming from Poland. Migranci z Polski czy innych krajów Unii pobierają znacznie mniej zasiłków, które przeznaczone są dla osób bezrobotnych, bo oni w większości pracują. Jeśli zaś chodzi o różnego rodzaju dodatki dla osób mało zarabiających, owszem, migranci zgłaszają się po nie, bo mają do tego prawo. Szczególnie, że często wykonują prace, które są słabo opłacane, ale w debacie referendalnej mało kto zwraca uwagę na to rozróżnienie. Dla gospodarki imigranci są jak koło zamachowe, za to w sferze społecznej, owszem, mogą stanowić wyzwanie. Nieważne są naukowe dowody na to, że korzyści wynikające z migracji poważnie przewyższają koszty. Migranci płacą 3,5 miliarda funtów rocznie w ramach podatków, a kosztują państwo znacznie mniej. W większości to przecież młodzi i zdrowi ludzie. Z drugiej strony jednak w miejscach, gdzie imigrantów jest bardzo wielu, lokalna społeczność uważa, że zagrożona jest jej tożsamość, że z powodu przybyszu z innych krajów spadnie poziom edukacji w lokalnych szkołach, że wydłużą się kolejki do lekarzy i tak dalej. Winę ponosi tu państwo, które nie nadąża z dostarczeniem usług na koniecznym poziomie. Oczywiście łatwiej wskazać palcem na imigrantów. A co na to sami Polacy? Rozmawiałem z Łukaszem Szlękiem, któremu przede wszystkim nie podoba się to, że choć mieszka w Wielkiej Brytanii już ponad dekadę, nie ma prawa wziąć udziału w referendum. Jak może osoba z Indii na przykład, czy z byłej kolonii brytyjskiej mieć prawo decyzji na temat Polaków, Portugalczyków czy Hiszpanów, gdzie te osoby osiedlone tutaj przez jakiś okres czasu nie mają prawa. Także to jest moim zdaniem nie fair. Nie fair jest także to, że imigranci stali się w tej debacie złem wcielonym. Odpowiadają za wszystkie brytyjskie bolączki, podczas gdy w rzeczywistości większość z nich szybko się integruje. Podzielają takie same wartości, żyją normalnie, uczą się języka angielskiego, zaczynają brać udział w życiu publicznym. Imigranci zainwestowali wiele w nowe życie. Teraz boją się, że Brexit może wywrócić ich plany. To jeden z wniosków po badaniach, jakie profesor Barnard prowadziła wśród Polaków. Migranci mówili mi, że bardzo się obawiają wyników referendum, bo nie wiedzą, jak projektować swoją przyszłość. Nie wiedzą, co ich czeka. Czują się wyalienowani, czują, że nie są tu więcej mile widziani. To ich martwi. Są bardzo źli, że sami nie mogą zagłosować. Radzę im, żeby nie panikowali, bo nic nie stanie się natychmiast. Nawet jeśli wydarzy się Brexit, negocjacje z Brukselą będą trwały latami. W tym czasie migranci będą podlegali dotychczasowym przepisom. And so they will enjoy the same rights. Podobne wyniki przynosi ostatni sondaż Ibrisu i organizacji Polls in UK. Ponad 60% Polaków na wyspach czuje przed referendum niepewność. Blisko 80%, gdyby mogło, zagłosowałoby za pozostaniem w Unii. Dodam jeszcze, że zarówno zdaniem Łukasza Szlęka, jak i profesor Barnard, ciekawe jest to, że w debacie przed jutrzejszym referendum niemal zupełnie nie mówi się tu na wyspach o brytyjskich imigrantach, którzy żyją w krajach Unii, a jest ich ponad 1 200 000. Większość to emeryci, którzy na starość przenieśli się na południe Hiszpanii czy Portugalii. Co będzie z nimi w razie Brexitu? Nie wiadomo. Dziękujemy. To był Dionis Sturis, nasz wysłannik do Londynu przed jutrzejszym historycznym referendum. Kolejna korespondencja Dionisa w magazynie reporterów. Oczywiście także jutro, a ponadto w informacjach TOK FM. A teraz zmieniamy temat. Kilkaset gospodarstw na Lubelszczyźnie ucierpiało w wyniku piątkowych i poniedziałkowych burz i gradobicia. Największe straty są w miejscowościach Szastarka i Blinów w powiecie kraśnickim. Przeszła tam trąba powietrzna. Zniszczone są dachy, stodoły i niemal w 100% uprawy. W tych miejscowościach była dziś Anna Gmitarek-Zabłocka, rozmawiała z mieszkańcami, z przedstawicielami lokalnego samorządu oraz z wojewodą.
Jeszcze takiej burzy nie było na naszym terenie. Skutki są takie, no każdy jeden dach jest ruszony. Rwaliśmy truskawki za Stutowo. I pojrzeliśmy się do góry, syn siał nawóz po malinach sobie. Krzyknął, mówi, uciekać, mówi, bo się już kręci. Pojrzałem w stronę lasu, las się kładzie, trąba i kręci, aby się kręci wszystko. Dolecieliśmy do domu i to już zaczęły świerki, wszystko lecieć, łamać się poszło, także okno wybiło jedno i moment, nie trwało to 5 minut wszystko. Drzewa na szosie całe leciały, także... Wszystko latało, tak, w powietrzu? No nad głową, ja byłam na podwórku przed tego budynkiem gospodarczym. Zniszczyło i malina poszła, i porzeczka poszła, no i zboża. Ja ubezpieczyłam i nie mam nic. Spokojnie. A to żeby mnie zabiło. Dzisiaj wójt występuje do mnie z oszacowaniem, a jutro będzie odpowiedź od razu dla pana, także spokojnie. Aha, znajdzie się trochę pieniędzy. Trot tam poszedł w mieszkaniu i w jednym pomieszczeniu, w drugim. No i kumin zawaliło i cały dach zabrało wszystko. Ja krowy doiłem, wie pani, taki szum powstał. Myślę, co takie się ciemno zrobiło, taki szum. Wyskoczyłem z krywa, ciemno, nic nie widzę. Taki cuk, złapałem się tych drzwi od tamtego powroza, trzymam się za ten powróz. Wydarło mnie, jak mnie rzuciło o studnię. I ja się patrzę, ocknąłem się. Ja patrzę, dachu na stodole nie ma, patrzę, dachu na chałupie nie ma. To wszystko jest przewrócone. W tej chwili pracownicy z Urzędu Gminy pomagają mu usuwać te drzewa. To też jest fajne, panie wójcie, że pracownicy z Urzędu Gminy są tutaj i działają. Nie? Działają drugi dzień, wczoraj cały dzień działali, dzisiaj również cała ekipa działa tutaj, pomaga usuwać te drzewa, tam sprzątali, bo tam 300 metrów dalej ten dach był. Wszystko to było przywożone, to jest tam już zniszczone, poskładane odpowiednio. No, co później ten pan zadecyduje? Myślę, że jak dojdzie troszkę do zdrowia takim psychicznym, dojdzie do tego, żeby zdecydować, co z tym zrobić, bo w tym momencie nie ma kontaktu z nim. A jako takiego z siostrą się kontaktujemy przez siostrę, co mamy robić, jak no, mamy jest robić. No całkowicie, to widać, to nie ma wątpliwości. Będą te pieniądze dla poszkodowanych przede wszystkim z rezerwy celowej numer 4, do której będziemy aplikować. Będę występował, jak tylko dostanę informacje od wójtów pisemne na temat strat, wielkości tych strat, wielkości zapotrzebowania na środki pomocowe. Przypominam państwu, że mówimy o środkach pomocowych, nie mówimy o odszkodowaniach. Pomoc jest konieczna, nieodzowna, zwłaszcza dla ludzi ubogich, tak jak tutaj widzimy. To będzie pomoc, która jest wypłacana gminie, bo to jest zadanie własne gminy, a wojewoda będzie wspomagał gminę w wykonywaniu tych zadań. Pytałam wojewodę o to, czy jest szansa, by mieszkańcy dostali inne pieniądze niż te... Zobacz. Tutaj Warszawa jest typowo taka katolicka. Lublin jest katolicki i ta Ukraina jest katolicka i oni dlatego tak mówią. I minister zdecyduje wówczas, jaka wysokość będzie tych odszkodowań. Liczę na to, że może być więcej, ale tego nie mogę państwu zagwarantować. Te 6 tysięcy złotych to będzie duża pomoc? Oczywiście przy takich zniszczeniach to nie jest duża pomoc, ale każda pomoc jest potrzebna. Także na ten początek, na jakieś zabezpieczenie, no jest to przynajmniej coś, tak? Ale będziemy tutaj starać się w różny sposób pomagać. Andrzej Majster, Stokraśnicki. Być może będą większe środki z rezerwy, może minister uruchomi większe pieniądze. Będziemy się o to starać, będziemy wnioskować, bo rzeczywiście straty są ogromne. No właśnie, ile domów, ile gospodarstw, pana zdaniem? No ze wstępnych danych już możemy powiedzieć, że kilkaset. Kilkaset łącznie z budynkami gospodarczymi jest uszkodzeń, ale ważne są też te straty w uprawach rolnych, bo naprawdę są ludzie, którzy z tego żyją i po prostu nie mają dzisiaj po co iść na zbiory, tak? Nie mają, zainwestowali sporo pieniędzy w środki ochrony, w nawozy. Nie, a dzisiaj po prostu nie będą mogli sprzedać nic. Także tutaj też jest tragiczna sytuacja i to też jest ważne, żeby nad tymi ludźmi się pochylić. 6 tysięcy mało jest, bo ja muszę 10 tysięcy w tej chwili włożyć na samo mieszkanie. Nie liczę stodoły i obory. Bardzo duże są zniszczenia. Stodoła cała poszła, trzeba od podstaw. No nie da się opisać, po prostu nie da się opisać. Do jutra wójtowie dotkniętych żywiołem gmin mają oszacować straty. Kiedy tylko te szacunki dotrą do wojewody, mają być uruchomione wspomniane zasiłki celowe w wysokości do 6 tysięcy złotych. Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Ponad 4,5 tysiąca pracowników chciałoby odejść z polskiej grupy górniczej, korzystając z osłon socjalnych, tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród załogi. Spółka zatrudnia około 32,5 tysiąca pracowników. Ponad 3700 pracowników chciałoby przejść na przedemerytalne urlopy górnicze, ponad 350 na urlopy dla pracowników przeróbki, a prawie
450 osób chciałoby skorzystać z jednorazowych odpraw. Może być lepiej kiedyś, ale teraz na razie w górnictwie jest źle. Lepiej odejść jak ten, no bo nie wiadomo, co będzie za rok, za dwa, może być jeszcze gorzej. Może być lepiej, a może być gorzej, no. Która na węgiel jest jaka jest, tak? Ceny węgla spadają na razie, no. Sondaż był dobrowolny, nie jest wiążący ani dla pracownika, ani dla pracodawcy. Na razie bowiem nie wiadomo, kiedy program dobrowolnych odejść ruszy, mówi Tomasz Głogowski, rzecznik PGG. Stanie się to w momencie przekazania części majątku nieprodukcyjnego do spółki restrukturyzacji kopalń, ponieważ wtedy otworzy się jakby możliwość skorzystania z tych pakietów socjalnych. I jeżeli chodzi o urlopy górnicze, no to z dobrodziejstwa jakby tego programu mogą korzystać osoby mające minimum 4 lata do górniczej emerytury i tutaj w tej grupie są przede wszystkim górnicy pracujący na dole. W przypadku jednorazowych odpraw tutaj część osób to osoby pracujące na powierzchni, które zadeklarowały jakby chęć skorzystania z tych pakietów. Przypomnę, że teraz przepisy pozwalają na przekazywanie do spółki restrukturyzacji kopalń nie tylko całych zakładów, ale także ich części wraz z załogą. Grzegorz Kozioł, dziękujemy bardzo. Zmieniamy temat. Będzie o programie, który dotyczy o wiele większej liczby osób. Ponad 182 miliony złotych trafiło do dolnośląskich rodzin z programu Rodzina 500+. Urzędnicy szacują, że o zasiłek wnioskowało do tej pory około 75% uprawnionych. Małgorzata Waszkiewicz. Uprawnionych do zasiłku na Dolnym Śląsku jest około 300 tysięcy dzieci, mówi Danuta Zawilla z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. Program 500+ na Dolnym Śląsku w liczbach. Ponad 170 tysięcy złożonych wniosków, przede wszystkim w formie papierowej, ale dużą popularnością również cieszy się możliwość składania wniosków w formie elektronicznej. 73% załatwionych spraw, ponad 7 milionów środków wydatkowanych w powiatach. Dla niespełna 5 tysięcy dzieci przebywających w pieczy zastępczej, w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka. Wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński przyznaje, że było kilka problemów. No w przypadku drugiego dziecka no nie ma żadnych, że tak powiem, obostrzeń. Tak? W przypadku pierwszego dziecka jest to kryterium dochodowe, te 800 zł netto, więc no tutaj kwestia wyliczenia tak, tych dochodów nierzadko sprawiała problemy. No i kolejnym takim też dość istotnym problemem no natury, to nazwijmy techniczno-organizacyjno-administracyjnej, jest sytuacja, w której rodzina ze względów no, zawodowych, gospodarczych, bytowych, tak, no jest w rozłące, tak, czyli przykładowo tato pracuje za granicą, mama z dziećmi została tutaj, no i tu jest kwestia synchronizacji, czy ojciec nie pobiera świadczeń za granicą, więc to są takie główne problemy, które mogły dotykać dolnośląskie rodziny. Urzędnicy apelują do tych, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, żeby się pospieszyli, bo stracą szansę na wyrównanie. No to jest najważniejsze, jeśli złożymy ten wniosek do 1 lipca włącznie, otrzymamy wyrównanie od kwietnia, więc z punktu widzenia rodzin, z punktu widzenia dzieci, to jest żywy pieniądz, tak? Za chwilę mamy wakacje. Ja myślę, że mamy też wiele pomysłów na spożytkowanie tych środków i ja wszystkich namawiam, wszystkim kibicuję, zapewniając, że te środki są, czekają na Was, więc zapraszamy do urzędów. Do tej pory rekord na Dolnym Śląsku padł w Jaworze. Rodzina dostaje tam z programu 500+ 5,5 tysiąca złotych miesięcznie. Do programu Rodzina 500+ powrócimy także w drugiej części naszego programu. Będzie też o destynacjach wakacyjnych Polaków oraz rozpoczynającym się w Gdyni święcie morza. Wracamy zaraz po informacjach. Oba te filary są ważne, dlatego Niemcy zawsze opowiadały się za tym, aby dialog z Rosją był prowadzony. Ale z drugiej strony widzimy konieczność wzmacniania wschodniej części NATO. W zeszłym tygodniu Polska i Niemcy świętowały podpisanie 25-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Czyli podsumowując, lepiej się znamy i coraz bardziej się lubimy, ale ta rysa na szkle jednak zawsze jest. Bardzo ciekawe opinie zebrał Patryk Michalski. Więcej o polsko-niemieckich relacjach już za chwilę w debacie jedynki. W 2010 roku zanotowano w Wielkiej Brytanii aż 11 tysięcy aktów przemocy związanych właśnie ze sprawami honorowymi w muzułmańskiej społeczności. Telewizja BBC przeprowadziła wywiad z kobietą, która uciekła od męża oprawcy i teraz ukrywa się, żyjąc w strachu przed swoją rodziną
i rodakami. Sądzę, że mogliby zrobić mi krzywdę, a nawet zabić. Ludzie wytykają mnie palcami i mówią, że jestem zła, więc boję się, że mnie znajdą i zabiorą do niego, a gdybym odmówiła, to mnie zabiją. Diana Nami z brytyjskiej organizacji praw kobiet irańskich i kurdyjskich zaznacza jednak, że na problem przemocy w rodzinie nie można przymykać oka, używając argumentu, że dotyczy on mniejszości narodowych. Mamy w Wielkiej Brytanii polityczną poprawność, która czasem jest błędna, bo trzeba sobie poradzić z tym, co dzieje się w społeczności muzułmańskiej. Zło jest złem, zbrodnia jest zbrodnią w każdej społeczności i dlatego trzeba to traktować identycznie. Jak wskazują badania ONZ, między 1989 rokiem a 2009 liczba ofiar zabójstw honorowych drastycznie zaczęła rosnąć. Ma to związek z radykalizacją ekstremizmu islamskiego. I choć w lutym tego roku premier Pakistanu Nawaz Sharif potępił zabójstwa honorowe, to już w maju tamtejsza Rada Islamskiej Ideologii, najwyższe ciało religijne, zaproponowała, aby mężczyźni mogli delikatnie bić swoje żony, gdy jest to potrzebne. A o morderstwach religijnych opowiadał Łukasz Walewski. To Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po 17. Teraz Laura Gibson, a już za chwilę sprawdzimy, jak obcokrajowcy widzą Polskę. Syn Boga żywego zbudował tę świątynię, która nas wszystkich ogarnia i przerasta zaraz. Zbudował ją, stając się człowiekiem, synem Marii Dziewicy. Zbudował ją, składając siebie w krzyżowej ofierze na odkupienie świata. Ofiara Jego stale się wypełnia w świątyni Boga żywego. Jest to ofiara, która daje życie Duchu Świętym. Jest to wiara, której to nowe życie trwa w mocy Chrystusowego zmartwychwstania. Trwa, stale się odnawia z pokolenia na pokolenie. I wy tak, drodzy bracia i siostry, wznosicie się w tym wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. To zaś duchowe budowanie znalazło swój zewnętrzny wyraz w sakralnej budowli, którą wznieśliście w tej części miasta Wadowic, aby służyła waszej nowej wspólnocie jako miejsce obcowania z Bogiem. Tak jak dotąd wielu pokoleniom służyła dawna budowla sakralna w centrum miasta, tak teraz zaczyna służyć ta nowa budowla, nowy kościół parafialny. Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy wespół z waszym duszpasterzem, księdzem Michałem Wioski, aptekę sztuki znalazłam po... przykładali rękę do tego dnia poszukiwania. Nowy kościół wpisuje się w panoramę starych Wadowic. Od strony Skawy, pierwszych zniesień Beskidu, wielka kultura wpisuje się zaś nie tylko obok dawnej świątyni parafialnej, ale także obok kościoła ojców karmelitów, gdzie na początku tego stulecia przeorem był błogosławiony Rafał Kalinowski. Oczekujemy na jego kanonizację jeszcze w tym roku w Rzymie. Ale nie tylko ten kościół do pełni sakralnego wystroju Wadowic należy także kaplica sióstr Nazaretanek,
poniekąd także macierzysta kaplica księży Palotynów na Kopcie. Bogu niech będą dzięki. Jako wasz rodak, radowiczanin z urodzenia, a zarazem sługa Kościoła Powszechnego na stolicy świętego Piotra w Rzymie, życzę wam, by w tej nowej waszej świątyni rozbrzmiewały wciąż słowa Piotrowego wyznania. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Życzę, aby te słowa rozbrzmiewały tutaj z pokolenia na pokolenie, zawsze z taką samą zbawczą mocą, jak rozbrzmiewają od 2000 lat. Braliście świętego Piotra na patrona waszej parafii i tej nowej świątyni. Tego Piotra, do którego Jezus powiedział: błogosławiony jesteś, tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek związesz na ziemi, będzie związane w niebie. Ale to wiecie państwo, to nie wypada, żeby to papież mówił, lepiej żeby to kto inny powiedział, żeby kto inny mówił, bo to przecież jak to jest, że kumę zachwala, kumę chwali, papież papieża zachwala. No to wiecie państwo, 18 rozdział, 16 rozdział Ewangelii Mateusza, 18 werset, 16-18, chodzi po prostu tam o Jezusa Chrystusa. No to przecież tutaj trzeba kilka osób, żeby się wypowiedziało z Biblią w ręku. Przecież Jezus przyszedł, pojawił się w okolicy Cezarei Filipowej i się pytał, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. No to jedni, że uważają Syna Człowieczego za Jana Chrzciciela, albo za Eliasza, albo jeszcze za jakiegoś tam jednego z proroków. A przecież to była nieprawda. No to więc Jezus Chrystus powiedział do Szymona, syna Syniony: a ty za kogo nie uważasz? Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Chodź. No masz. Tu podejdź. Zupa jest gorąca, tak żebym tu nie radziła denerwować Matki Boskiej.
Dzień nie wiem, otworzyła, bo ja się bawiłem, że gdyby ją w ogóle otworzyć, bo byłem ten, nie wchodzi tam gdzie. Też nie wchodzi. Jestem wkurwiony dzisiaj. Powiedziałem, że może do mojej 300 zł, jutro jej oddam. Nie oddam je. Zjadam je. Ale on nie odda? Nie, on mi ma oddać, bo ja oddam. A ja zrobię specjalnie, że nie oddam. A czemu należy oddać? No bo on je pożyczył z pożyczki i ja tam do tej maszynki włożę. Ale sam nie złożyć, to ja sobie wezmę. Pakaty do Wrocławia jadę. Tak? O, ja tam lubię, pojadę z tobą, bo tam teraz w to lato to jest europejska stolica kultury. Po prostu Wrocław jest bardzo kulturalny. Europejska stolica kultury. Taka Warszawa widzisz, same czarne jakieś katolickie. Ciągle ktoś coś, żeby tylko skubnął. Radio Conchita. Jesteś offline. Jak to przełączyć na online? Bo to oni ci będą, wiesz, tak pierdzieć. Offline i offline. Jedz, kochanie, bo jeszcze 10 minut, nie mamy czasu, bo to jest dzwonię. Mam drogę. Co? Przepisy będziemy jechać. O, chcę ubranie, kupię za przyczynę. Nie, ja zgłaszam to na policję. Bo on powiedział, że po tym, że nie ma co jeść, a on wydaje pieniądze na ciebie? Na dupele jakieś, zamiast poważnie coś robić. Ten tak, ja zgłaszam to. Dobra, zostań. Nie, ja zgłoszę. Połóż, jedz teraz, bo nie mamy czasu. Potem będziesz jechał i dzwonił na policję, bo będziemy jechały. Już od tej drogi. Będzie to wszystko. Thank you.
tutaj jest jak też herbaty do zaraz. Teraz pojedziemy na winko, na soki. I zostaw ten telefon, połóż tam. Teraz nie ma czasu. Tak jest, bo... Wybaczcie dzieci, panie. Na spin. Tutaj nie ma. O 20 złożą. O 20 złożą to na... Dobrze. Tak, radio Koncita. Może tutaj pilnujemy, żeby ta gruba F-ka z Grecji nie weszła tam. Ale nie ta nasza blacha, tylko ta... Aha, dobrze. Co tu przyłazi taka? Gorąco, wszystkiego dobrego. Ukradła słoik. Z Panem Bogiem. Uwaga, Państwa i różne rzeczy. Nabrudzi wodę. Wodę ciągnie. Woda jest w Wiśle, proszę bardzo. Telefon do pani Teresy. 720-007. 870 720 007 870 i telefon do pani Anny 713 101 716. Radio Conchita.